Cześć. Z tej strony Piotr Gankiewicz oraz. Patryk Huzarski. Cześć. Witamy Was w 11. odcinku kursu dotyczącego programowania oraz tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka C Sharp oraz platformy .NET Core. Dzisiaj będziemy oczywiście kontynuować tworzenie naszej aplikacji, ale oczywiście na początek sesja QA. Zatem, Patryk, pytania z Twojej strony. Ok, pytanka będą dwa. Pierwsze pytanko dotyczy dokładnie repozytorium, mm. in-memory user repozytori w pliku, w infrastrukturze, w repozytoriach. Użyłeś tam klasy generycznej, coś takiego użyłeś jak new hashset. Mm. I chciałbym się dowiedzieć, co to, co to w ogóle jest. Hashset. Ok, no więc hashset jest po prostu jedna z kolekcji w Sharpie, która oczywiście implementuje interfejs IEnumerable. I ogólnie, znaczy hashset jest tak naprawdę implementacją interfejsu ISET. I tak naprawdę ISET to jak dobrze wiemy, jest to po prostu zbiór w matematyce. No i jak wiemy, to jest taki po prostu zbiór, który zawiera tylko unikalne elementy. Więc na przykład w przeciwieństwie do listy, dodając elementy jakby do naszej kolekcji będącej typu ISET, mamy pewność, że będą to elementy unikalne. Zatem przykładowo, gdybyśmy zamiast iset mieli jakąś listę, na przykład mielibyśmy jeden obiekt reprezentujący użytkownika, nazwijmy to jakiś, powiedzmy, User, user 1. I na przykład od typowej listy bądź tablicy możemy tego usera 1 dodać sobie dowolną ilość razy i na przykład dodamy go 10 razy, więc będziemy mieli w naszej liście 10 razy powielony ten sam element, prawda? bo na przykład tak chcemy zrobić. Natomiast iSet on sobie sprawdza bazując na e, tam na metodzie e, equals oraz get hash code, on sobie porównuje od razu, czy na przykład ta instancja, którą przekazujemy, którą chcemy dodać tego seta, czy tego zbioru, już w nim nie występuje. Czyli na przykład dodając x razy ten sam obiekt reprezentujący usera, będziemy go mieli tam tylko raz, więc tak naprawdę ISET reprezentuje kolekcję, która posiada tylko unikalne elementy. Tak tak w skrócie. Okej, o, okej, okay, okay, dobra, super wyjaśnione, dobrze. Yy, I drugie pytanie dotyczy, na początku tworzyliśmy w domain klasy, tam drivera sobie robiliśmy, yy, ruta, yy, tam pojazd, tak? Mm -hmm. I przy, przy, przy userze oni nie mieliśmy problemu sobie na przykład sobie wojda na przykład set password, tak się mu stringa password. Mm -hmm. Tak, teraz jak miałem zrobić konstru konstruktor dla drivera, i tutaj przekazaliśmy mu coś takiego jak na przykład public vehicle, vehicle tak? Okay. Jak, ja mam, jak ja mam tutaj na przykład stworzyć metodę, która będzie ten, ten pojazd ustawiała? Eee, mówimy teraz o driverze, czekaj, jesteśmy w driverze, tak? Tak, domain driver, tak. Okej, okay. no i jeszcze raz, jesteśmy w driverze i chciałbym na przykład y, zrobić mu metodę, tak, która będzie ustawiała set Way, way high cool, mm -hmm. tak. Będę mu zmieniał, ustawiał jakiś tam pojazd, że chce sobie user zmienić, mm -hmm. tak? Jak się do tego zabrać? Bo ile jak ja mogę mu przekazać stringa, tak? Jak w userze sobie przekazywa się miałem set password i passwordem było, był parametry, był string password, tak. Aha. Tak tutaj no nie mam tego stringa, Okej. Okay. No więc do tak naprawdę, jeżeli mówimy o powiązaniu Driver i to tak naprawdę można zrobić na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że na przykład tworzymy metodę jakąś servi która po prostu dostaje na wejście pełny obiekt w i go przypisuje w najprostszy sposób, a drugi sposób może troszkę może troszkę lepszy jest taki na przykład tworzymy powiedzmy metodę servi no, i ta metoda naprawdę nie dostaje na wejście całego wychajku, tylko dostaje na przykład brand, name oraz seeds, przypuszczamy te trzy argumenty. I ona sama sobie pod spodem tak naprawdę tworzy nowy wychajku i po prostu go przypisuje, tak? Czyli, jakby tworzymy taką metodę, która zajmuje się konstrukcją po prostu tego, tej klasy. I w samym, w samym driverze ten wyhajku jest jak najbardziej wskazany w sensie jako pełny obiekt do posiadania, ponieważ. Tak jak wspomniałem, patrząc w kontekście tego podejścia DDD, czyli tego Domain Driven Design, nasz driver byłby po prostu jakąś taką encją, która reprezentuje faktycznie jakiś taki byt, który ma sens, że istnieje sam w sobie, ponieważ na przykład z punktu widzenia naszej aplikacji, driver jako coś reprezentującego kierowcę ma sens, aby akurat było zapisane w bazie danych jako całkowity, jako taki obiekt jako taka. I, i, jednostka fizyczna, natomiast sam pojazd, czyli ten Wihajku bez drivera nie ma żadnego sensu, tak? Czyli wyhajku nie będzie jakąś encją, która powiedzmy, posiada swój unikalny identyfikator, tylko wyhajku będzie tak zwanym, e, właśnie w tej terminologii DDD, e, value objectem, czyli po prostu czymś, co da się łatwo porównać za pomocą tych jego e, podstawowych tutaj propertiesów, czyli nawet jeżeli posiadamy wyhajku. Tego samego brandu, czyli te samej marki, o tej samej nazwie i z tą samą ilością siedzeń, to tak naprawdę, niezależnie od tego, jaki kierowca używa tego samego pojazdu, to tak, te, te dwa pojazdy są sobie równe, tak? Jakby pojazd nie posiada swojego własnego, unikalnego identyfikatora, ponieważ tak naprawdę pojazd jest integralną częścią kierowcy, więc można sobie po prostu stworzyć metodę typu, nie wiem, set vehicle, która po prostu przyjmie te trzy parametry i sama sobie z pod spodem skonstruuje taki pojazd i go tutaj po prostu przypisze do tego property set Dobra, trochę naokoło chciałem zrobić. Dobra, już rozumiem. Okej, okay. to coś jeszcze z pytań, czy powoli przechodzimy dalej? No póki co to jest okej. Okay. Dobra, no więc tak. E, widziałem, że wrzuciłeś jakieś pierwsze zmiany do repository'u, na tego branch'a, branch test go nazwałeś? Tak, ja go sobie już tutaj pobrałem i się przełączyłem do niego. E, więc w sumie możesz mi też powiedzieć od razu co zmieniłeś, e, tak żeby było że tak powiem, tak, żebym nie musiał sam szukać. Ale znaczy, rzeczywiście, można wejść tutaj, sobie prawda na GitHuba naszego e, i można tutaj się przełączyć na przykład na e, albo na widok commitów, albo po prostu na widok naprawdę brancha, nie develop, tylko e, branch test. I można sobie po prostu zobaczyć tutaj, wchodząc na, na historię, bądź również na historię z punktu, z punktu widzenia Gita zainstalowanego lokalnie w na naszym systemie, można sobie zobaczyć po prostu, co się zmieniło, tak. Zaraz widać wszystkie zmiany wprowadzone, bądź dodane nowe oraz usunięte pliki w porównaniu do wcześniejszych wersji. Ale może przejdźmy na razu w Visual żeby to było lepiej widoczne i możesz mi, tak powiem, po kolei też powiedzieć ewentualnie jakie klasy, że tak powiem, modyfikowałeś. Dużo walidacji w users, chyba się dużo bawiłem. W userze potem robiłem repozytorium dla właśnie dla drivera. No i tam dalej, jak zrobiłem repozytorium, to szło dalej do infrastruktury i tam DTO to jest dla, też robiłem dla drivera mm. i tam oczywiście w repozytorium in-memory drivera zrobiłem i też serwisa, więc okay. też z, z tym okay. I trochę walidacji. Dobra, to widzę, że sobie dodajesz jakiś regex, który będzie potem do walidacji używany. Właśnie regexa dodałem, ale nie wiedziałem, jak go dokładnie jeszcze Okej, okay. no to może zrobimy tak, kiso, może dodałem. ja po prostu teraz poprawię kilka rzeczy. Eee, z, jakby zrobię merge'a tego brancha do develop'a po prostu, a potem sobie znowu jakby pobierzesz develop'a i potem pododajesz kolejne rzeczy i tak dalej. Oczywiście, no tego okay. regexa znalazłem, ale nie wiem. jeżeli chodzi o dalej. to wyrażenie regularne, w którym sobie definiujemy eee, tak naprawdę jakiego powiedzmy, jakie powiedzmy, formy wyrażenia dozwalamy, bądź jakie znaki dozwalamy, w jakiej kolejności i tak dalej, można takie coś definiować za pomocą wyrażeń regularnych. Z razu mogę powiedzieć, że tak naprawdę <laughs> regex sam sobie jest to jakby językiem programowania w pewnym sensie i tutaj mamy regex definiujący nam coś co może posłużyć jako walidacja na przykład do podania nazwy użytkownika czyli w tym przypadku username a. więc tutaj aby to użyć po prostu moglibyśmy sobie stworzyć na przykład metodę typu set username powyżej o tak string username z takiego. i następnie w tej metodzie po prostu moglibyśmy zrobić tak. var is valid i tutaj wywołać naszego name regexa i właśnie operację is match, która nam zwróci true. Albo po prostu zrobić ifa i is match username, no to wtedy to, to znaczy, że jest prawdą, że nasza walidacja do nazwy jest spełniona i możemy to porównać do falsa albo przypisując równa się false. Albo skrócony zapis, czyli nasz wykrzyknik, czyli negacje. I jeżeli jest niepoprawne, to możemy po prostu rzucić na początek takim ogólnym, bardzo wyjątkiem, gdzie sobie zainformujemy, że username is invalid. I to jest naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o sprawdzanie z poziomu regexa. I co możemy oczywiście przypisać? No to ułatwia, tak, ułatwia. Przypisać tego username. A. Można zrobić stoolowe. Jeszcze dodałem, jeszcze dodałem updated file. Tak, tak. tak, takie o, pole Tutaj mm -hmm. widzę, co my tu mamy dalej. Set password ok. Do password również może być ewentualnie jakiś regres, jakbyś wymagali jakichś specjalnych znaków. Tu, ten tery można spokojnie usunąć. Poza tym jest całkiem ok. Tu trzeba będzie potem jeszcze podawać, oczywiście, do jakichś metod typu nie wiem, full name bądź tam sal i tak dalej, jakąś walidację, ale to na później a będziemy sobie już robić jakieś ustawianie hasła z faktyczną enkrypcją. Co tam jeszcze z dalej tych klas było, co wspominałeś? Wiesz co, musiałbyś się przeklikać, bo w sumie już yy, coś tych Tutaj okay, widzę, że jest driver tutaj, okay, czyli identyfikator oraz User ID. To na początek wystarczy. Potem widzę tu jest nasz o, tutaj user. Tutaj mamy WHICH, czyli nasz pojazd. W naszym pojeździe. Okej, okay, tu jest spoko. A tak naprawdę to co bym zrobił, zrobiłbym tak, że te wszystkie metody. Zrobiłbym w sumie jako prywatne. Z tego względu, że e, całą tą klasę Behicle będziemy, tak jak wspominałem, traktować jako taki byt, który sobie potem, że tak powiem, zdefiniujemy dokładniej, który się nazywa value objectem. E, I definicja value Objecta jest taka, że to jest po prostu jakby obiekt, który tworzymy tylko raz i następnie go nie zmieniamy. Czyli idąc dalej, to jest obiekt, który jest jakby immutable, czyli niezmienialny, czyli podobnie jak mamy taki typ, jakim jest string, tak. Przy tworzeniu nowego stringa, który ma wartość ABC i taka na, 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 na zmienna, powiedzmy, stringa się nazywa tekst i ma wartość ABC, to następnie, tworzą, przypisując do tej wartości tekst, taka wartość BDE, my tak naprawdę nie zmieniamy wartości ABC na inną, tylko tworzymy zupełnie nowego stringa. Tak? Czyli string jest również immutable. Czyli na przykład zmieniając wihajków w naszym driverze, my w tym momencie nie aktualizujemy tego pojazdu, tylko tworzymy od nowa zupełnie nowy pojazd. I taka jest właśnie definicja value objectu. dlatego tak naprawdę na tutaj to wszystko. Jeżeli ustalimy sobie raz, to już jest po prostu niezmienialne. Więc w teorii idealnie było, gdyby nawet tutaj nie było protected setów, tylko to wszystko zostało ustawione w konstruktorze. No ale często jest tak, że jednak potrzebujemy sobie te dane potem zrealizować np. do bazy danych. No i zazwyczaj bez tych setterów w formie nawet protected, to np. jakaś biblioteka, która nam mapuje dane z bazy danych, sobie na samych getterach już nie poradzi. Dlatego tutaj to jest ok. Ale tak jak wspomniałem, te metody dałbym po prostu na prywatne, ponieważ raz stworzony obiekt typu wyhajku już nie chcemy potem mieć możliwości aktualizować, tylko zawsze za każdym razem tworzyć go od nowa. Bo taka jest właśnie definicja czegoś, co się nazywa value objectem, czyli że to jest coś, co jest jakby utworzone raz i jest po prostu niezmieniane. Przechodząc dalej, widzę, że jest driver repository, driver repository jest to sam interfejs, a nie, jest też implementacja bodajże, czyli jest, tak, tak, ok. No driver repository dobra czyli jest tutaj pobierz pobierz wszystkie dodaj zaktualizuj tu jest jakiś object get to jest on coś miał robić czy czy hmm. bo... bo ten konstrukt jest tutaj niepotrzebny. niepotrzebny też sam fakt że... Wiesz co, chyba, chyba, chyba chyba coś go wkleiłem już co teraz już nie nie na pewno nie miał być na pewno nie miałbyś być. Ogólnie tu, się, ogólnie tu się zastanawiałem z tym driverem, czy do mu delay delete, delete ale stwierdziłem, że jeżeli będę mógł usunąć użytkownika, to po co przy driverze to, to też dodawać. Jeżeli wtedy jak użytkownik poleci, to, to on będzie powiązany z driverem, mm. jakby nie było, tak? Więc tutaj chyba to by niepotrzebnie, niepotrzebne to pole. Ale te get po co? Wiesz co? A weź zobacz a user repository, jak to tam wyglądało. User repository, tak? Okej. Okay. To... Znaczy nie to powinien dobra, być ewentualnie dobra, osobny dobra, dobra. get po idku, ale tak naprawdę e, nasz driver e, nasz driver powinien pokazać tylko tak naprawdę dwie rzeczy, albo swój identyfikator, znaczy, inaczej get powinien być e, możliwy na dwóch rzeczach, czyli get powiedzmy bazując na unikalnym identyfikatorze, albo get bazujący na user ID-ku. więc tak naprawdę myślę, że w teorii możemy się w ogóle pozbyć tego ID-ka, tego i po prostu um, znaczy muszę pomyśleć, czy możemy pozbyć, bo na pewno Driver musi posiadać usera, czyli znaczy User ID, bo driver bez usera, podobnie jak Passenger bez User ID nie ma żadnego sensu. A z drugiej strony, użytkownik może posiadać e, wielu driverów. Pomyślmy. Nie, nie, jednak musi posiadać swój identyfikator, ponieważ może być tak, że użytkownik. Zastanówmy się, że użytkownik w teorii mógłby być kierowcą, mógłby posiadać wiele jakby kont kierowcy, w sumie chyba nie. W sumie chyba driver, jednak to jest chyba niepotrzebne drivera. Czyli wydaje się, że driver jako tak naprawdę powiązanie na zasadzie 1 do 1, czyli driver jako unikalne powiązanie do jakiegoś użytkownika jest wystarczające, czyli w sumie ten ID chyba nie będzie tutaj potrzebny w ogóle. To się może jeszcze zmienić, ale wydaje mi się, że jednak nie będzie potrzebny w ogóle. Więc w takim razie w tym naszym repozytorium, tu można zmienić sobie po prostu, żeby pobrał po user ID ku, i to można usunąć. I wracam. To już ten GET był wiem do czego, ten GET miał być do. Przestawiałem, czy czasem nie zwrócimy po prostu yy, tam już te same końców API, do użytkownika nie zwrócimy po mailu, dlatego to GET nie maila ten, ale potem stwierdziłem, że dobra nie, i musiałem tego nie robić. Na którą wystarczy sam GET. Tu widzę, że trzeba będzie potem zaimplementować też to pobieranie powiedzmy po liście i tak dalej, czy na przykład tu będzie podobnie powiedzmy jakiś single e, X takie, że X user ID e, user ID równa się. User ID? No właśnie, no nie, wszystkiego nie implementowałem, bo chciałem właśnie się dowiedzieć, czy już ustaliliśmy, że mm. po prostu ten, ten break, ten mail, czy będzie zwracany też dla, dla drivera, mm. nie? Dlatego po prostu nie, niektórych rzeczy nie poimplementowałem, bo. No nie chciałem, w Jasne, jasne. jasne. E... No ale byłem pewny, tak. byłem pewny listy tych driverów, czyli innumerable i że update tak, kiedyś tak. będzie, więc to zostawiłem. Nie? Dobra, znaczy, to jest jak najbardziej na ten moment wystarczające, więc tutaj oczywiście trzeba będzie to jeszcze później rozszerzyć. Eee, zobaczmy co my tu mamy, czy mam jakieś problemy w tym przypadku. Output. Aha, tutaj będzie widzę, gdzie my teraz jesteśmy. Jesteśmy w driverservice, Czy tutaj też był jakiś get. Tutaj będzie get po prostu id jako gójdzie, czyli musi być tak. Tu będzie User ID. Coś takiego. Teraz się będzie zgadzało. OK. Czy będzie tutaj też User ID? Tutaj jeszcze widzę formatowanie trzeba poprawić od razu. Bo się troszkę rozjechało. Czyli tabulator i to usunąć tą linkę poniżej. Um, co my jeszcze mieliśmy dalej w zmianach? Mieliśmy a, repozytorum, serwis. Jeszcze DTO, był DTO, jeszcze DTO się było. DDO było, jakieś... bo też nie wiedziałem, czy wracamy, też nie wiedziałem no nie wiedziałem z czego robić, czy robić z id czy zrobić z e-maila, to też nie jest zaimplementowane. Okej, okay, okej, okay. to znaczy wyjść. mówię, e, f, o tutaj też tu jakieś niepotrzebne spacje, e, tak naprawdę jeżeli chodzi o dtios to jest często tak, się zmienia dużo rzeczy, a ważna sprawa jest taka, że jak masz DTosa, tak naprawdę tu do wszystkiego tego też muszą być DTIOS-y. czyli to, musisz mieć Vehicle DTO, rude i tak dalej, bo nie chcę w żadnym przypadku ma zwracać modelu jakby domenowego, czyli jakby każdy tutaj Dobra. odpowiednik, tego, co jest w domenie, musimy mieć swojego dtos jeżeli jest zwracany również. I oczywiście nie musimy mieć wszystkich no, pól, dobra. tylko wybierasz tę część, część pól, która ci aktualnie interesuje. E, Niemniej jednak e, nigdy, jakby nie przekazujemy, jakby wiesz, dalszych obiektów, jakby tych obiektów domeny dalej dtos tylko do, do każdego sobie tworzymy osobny model i jakby osobno go mapujemy. Okej. Okay. Dobra. To by prawie wszystko rozośniło <laughs> No, e, teraz zobaczmy, co się zbuduje teraz. Aha, muszę wejść na przykład do mojego api, zbudować. Działało, jak testowałem. Dobra, zbudowało się. Czyli teraz sobie tylko dodajemy te zmiany. E, czyli my sobie to commit nazwijmy go. E, jakiś tam review changes, powiedzmy. Coś takiego. E, teraz sobie wejdę z powrotem na developa. Zrobią sobie rebase naszego branch testa, żeby mieć aktualne zmiany. zładnie smerczowane. Ok. No i teraz sobie upewnię się wszystko buduje. Oczywiście musi się zbudować. Dobra, wszystko działa. I w takim razie to jak wspominałem, oczywiście tu trzeba będzie jeszcze poprawiać, czy to repozytoria, czy te modele domenowe ponieważ te wszystkie te modele będą musiały posiadać również tam. Czy swoje konstruktory, jakieś prywatne, czy jakieś metody do aktualizacji oraz walidacji i itd. A tak? właśnie tutaj, tutaj mam pytanie też. Tutaj, o ile i adres i współrzędne graficzne czy to czasem nie rozmawialiśmy, że to będą pobierane dane z Google Maps? Czy tutaj będzie user mógł sobie wpisywać z czapki to? Że znaczy naprawdę docelowo jak najbardziej będzie można zintegrować Google Mapsa. Ale no póki co mogę to, tak powiem, zrobić docelowo wpisywanie? Tak, to, tak? To, tak, powiem A, tak, okay. tak czy inaczej to jest tylko model, który reprezentuje jakiś węzeł, czyli jakiś punkt odbioru. Więc tutaj tak czy inaczej chcemy mieć jakiś konstruktor, w którym po prostu sobie e, przypiszemy sami nasz, nasze współrzędne geograficzne oraz adres. A to, że na przykład zostanie pobrane z Google Mapsa bądź innego serwisu, to tym się zajmie odpowiednia, odpowiednie jakby, nie wiem, jakiś serwis typu na przykład jakiś tam adres serwis, który sobie takiego noda stworzy i mu te dane przypisze, więc ten node nie zawierał sobie logiki do pobierania, on tylko reprezentuje pewien model. Więc to naprawdę coś takiego trzeba okay, zrobić. Okay, cool. I tu jeszcze jedna taka od razu uwaga, na przykład mamy tego wihajku. to tu jest taki wzorzec, który się często stosuje w przypadku tych value objectów, o, tu jeszcze poprawka, że zamiast tworzyć po prostu na zasadzie konstruktora i tworzyć taki obiekt jako new, bo często się mówi, że tak powiem Często się mówi, że new to jest taki pewnego rodzaju antypadem, żeby starać się robić jakąś abstrakcję, co na z poziomu takiego wzorca, jakim jest faktory, który służy do budowania obiektów bądź builder bądź innego typu wzorców, ale takim prostym przykładem, w jaki sposób można sobie schować tworzenie jakby z palca obiektów przez użycie prostu new i konstruktora, można sobie zrobić taką ładną metodę statyczną. Można dajmy ją tutaj poniżej. Czyli wyglądałoby to tak, eee, public static static eee, vehicle, który zwraca nam, nam nasz eee, pojazd i na przykład można by zrobić metodę np. create albo new ją nazwać i następnie przekazujemy w niej sobie nasze dane, przykładowo takie. Ok, powiedzmy, że tak. I tutaj po prostu wywołujemy nasz konstruktorek, czyli brand name sits. Coś takiego. Ten konstruktor sobie dajemy jako prywatny. Tutaj stworzymy sobie jeszcze jeden prywatny konstruktor, który naprawdę będzie potrzebny w sumie tylko z tego względu, że, tak jak wspomniałem, często biblioteki mapujące dane do jakiejś bazy. Potrzebują mieć również jakiś konstruktor e, tak zwany domyślny, bezparametrowy, aby sobie poprawnie te modele zmapować. Um, I tutaj, tak naprawdę, możemy po prostu zrobić sobie taką metodę statyczną i na przykład w będąc na tym naszym driverze tworząc sobie na przykład wyhajku, w jakimś tam miejscu, w jakiejś metodzie, możemy na przykład wywołać coś takiego, wyhajku, wnosi wyhajku, kropka create i podkreślaj te parametry, zamiast tworzyć to jako new. Można nawet pójść krok dalej i powiedzmy wziąć takiego create'a i na przykład zamiast tworzyć takiego ogólnego create'a, który przyjmuje wszystkie parametry na start, można na przykład założyć, że posiadamy jakieś konkretne marki pojazdów i na przykład to może być, albo stać publiczne, na jakieś standardowe marki pojazdów, albo może nawet zostać prywatne i na przykład być Private i powiedzmy, tu mamy w high e, nie wiem, jakiś, powiedzmy, Ford. I w tym przypadku mamy coś takiego. Przekazujemy kadr jako branda Ford. I na przykład tutaj w naszym driverze mamy jakąś metodę, która, powiedzmy, dostaje na wejście markę, robi na jakiegoś switcha czy coś ten designer, robimy sobie Ford i na przykład tylko, wiesz, ilość siedzeń e, i nazwę samochodu. Więc to że taki jest taki, wzorzec dość prosty, ale taki. Całkiem, całkiem zgrabne. Nice. Zamiast właśnie tworzyć przez nią tworzymy sobie takie statyczne metody, które zajmują się konstrukcją naszych obiektów i to właśnie tyczy się właśnie głównie tych tak zwanych value objectów, tych obiektów, które prezentują po prostu jakieś takie wartości, które nie posiadają jakby swoich unikalnych identyfikatorów. Na tym mamy sobie tego domyślnego Create'a, a potem można pomyśleć, czy to rozszerzamy na jakieś specjalizowane marki, czy nie. Um, ok. To było na tyle, no i teraz może przejdziemy sobie troszkę do jakichś dalszych zagadnień. I to, co ja chciałem w tym odcinku poruszyć, to przede wszystkim to, że nie chcę wprowadzać jakiejś masy, masy nowych rzeczy, ponieważ, tak jak widzicie, tutaj jeszcze jest sporo rzeczy na naszej domenie, które wymagają, że tak powiem, nie tyle z poprawy, ale po prostu dodania, na przykład jakiejś kolejnej walidacji. I tak dalej. Tylko ja chcę teraz po prostu, jakby rozszerzyć to, co mamy aktualnie. O tam może dwie czy nowe rzeczy, a przy okazji poznacie też przydatne biblioteki. Zatem, od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie od pierwszej rzeczy, czyli od takiej fajnej biblioteki. Do czego nam ta biblioteka posłuży? No więc, jak widzieliście tutaj wcześniej, mamy na przykład naszej user service i nasz user service, powiedzmy, zwraca sobie DTO'sa, tak? No i tego DTO'sa zwraca w taki sposób, że my tutaj musimy go ręcznie mapować. A jak wiadomo, DTO'sy mogą być duże. Załóżmy, że DTO'sy mają kolekcję DTO'sów, składają się na przykład tak jak ten driver w DTO, na przykład z jakichś tam kolejnych DTO'sów i tak dalej. No więc za każdym razem my tego nie będziemy, prawda, mapowali, tak? Bo znaczy oczywiście możemy tak zrobić, ale no nie ma to sensu. Możemy sobie jakoś zrobić jakieś własne metody odpowiedzialne, ale po co, skoro są biblioteki, które robią to po prostu za nas w bardzo przystępny sposób? Taką biblioteką jest Automapper. Jak sobie wpiszecie w Google Automapper, zrobił on pan, pan, który się nazywa Jimmy Bogart. On jest znanym prelegentem, ma takiego fajnego bloga, który się nazywa Los Techies. I tam jest masa przydatnych informacji dotyczących ogólnie programowania C Sharpa do Netcora, różnego rodzaju wzorców projektowych. Także Lost Techies bardzo polecam. Bardzo konkretny blok, który już od lata dostarcza wartościowych informacji. I wracając z Automapera, zobaczmy, jak tego można użyć. Czyli co musimy zrobić? Musimy w naszym, w naszym CS Prodżu tutaj dorzucić sobie tak naprawdę referencję tej biblioteki. Czyli chcemy sobie teraz pobrać bibliotekę z zewnątrz. Skąd pobieramy biblioteki? No więc pobieramy je zazwyczaj z Nugeta. To jest taki serwis, tak jak macie na przykład npm w Node do pobierania bibliotek. Ty Patryk, NPM-a oczywiście znasz. Eee, tak, tak. To, to tutaj macie skierzy. na przykład Nugeta. Przyjście sobie na przykład, powiedzmy, Automapper. Wyszukajcie bibliotekę. Widzicie, że jest taka biblioteczka o nazwie Automapper dostępna. Czekaj, czekaj, ten Nuget to jest takim NPM na, na C-Sharpa, tak? Eee, Czyli tak, to jest robiono? po prostu jakby package manager dla projektów dotentowych, ogólnie. Tu o, widzicie e, jakie, frameworky są, jakie frameworky obsługuje, jakie są wersje dostępne i tak dalej. Widzimy, że mam wersję 6.0.2, no i w takim razie podajemy, że e, chcemy sobie tutaj dodać tę bibliotekę. I to będzie się nazywało package reference, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę. Dobrze, package reference, podajemy automapper i następnie podajemy version równa się 6.0.2 jeżeli dobrze wpisałem to teraz nasz dotnet restore na naszym projekcie infrastructure powinien sobie tą paczkę zainstalować ok dziś popełniłem błąd zaraz zobaczymy gdzie CS Project, Package Reference. No, niestety już tego ładnego Project, gdzie nie mamy i musimy sobie. E, a, ok, to było Package Reference Include. Dobra, czyli wpis był taki. Niestety musimy sobie radzić e, w taki sposób w tych XMLach. Czyli teraz powinno pójść. O, nawet wykrył nam Visual Studio Code, że mamy referencje do pobrania. Więc jeszcze raz, stodny restore. No i jak widzimy, nam się nasza biblioteczka. I teraz będzie ją. E, będzie ją można po prostu użyć. Więc co możemy zrobić z automaperem? Znaczy na początek jeszcze sobie go dodajemy do naszego API, czyli tutaj, bo też będzie to wymagane. Czyli tutaj go wrzućmy powyżej, obojętnie w którym miejscu. Ale ja lubię je sortować alfabetycznie. I teraz zróbmy sobie w naszym Passenger Infrastructure powiedzmy nowy folder, nazwijmy go e, Mappers. E, mappers dajmy sobie teraz nową klasę, nazwijmy ją Automapper Config, czyli Automapper Config. Niech to będzie statak, klasa statyczna i niech to Was nie zrazi, bo ta klasa statyczna będzie odpowiadała tylko za konfigurację. Więc nie będzie to w żaden sposób naruszać jakichś dobrych praktyk programistycznych. Będzie posiadała jedną metodę, która zwróci nam instancję interfejsu iMapper, odpowiedzialnego za mapowanie obiektów, czyli pochodzącego z biblioteki Automapper. I niech się ta metoda nazywa powiedzmy initialize, coś takiego. Tutaj sobie dajemy referencję do Automapera i tworzymy teraz nową konfigurację naszego Automapera. Czyli robimy sobie tak. Konfiguracja równa się new Mapper Configuration i tutaj jak widzimy musimy podać lambda, czyli niech to będzie jakaś lambda o nazwie Konfiguracja cfg i następnie wpisujemy tak cfg create map, czyli tworzymy mapowanie i sobie mapowanie pomiędzy naszym userem a user DTO. I od razu możemy stworzyć pomiędzy naszym mapperem oraz naszym, e, przepraszam, naszym driverem oraz driver DTO, czyli niech będzie e, driver, driver DTO. I trzeba pamiętać, że za każdym razem trzeba tutaj dodawać jakby kolejne wpisy. Możemy zrobić teraz naszą konfigurację returna, albo możemy po prostu zrobić i zapisać to wszystko ładniejszy taki bardziej funkcyjny sposób. Za pomocą wyrażenia, znaczy za pomocą tej strzałeczki. E, czyli o. New Mapper Configuration i tu musi być na końcu wywołanie do Create Mapper, coś takiego. I to co robiliśmy teraz, to stworzyliśmy sobie nową konfigurację naszego mappera czyli biblioteki Automapper, I, zwrac i zwracamy ją. Jakby zwracamy teraz instancję implementującą nasz interfejs Zrozumiałe? No tak e, średnio bym powiedział. Znaczy e, czy przynajmniej, czy sam nie, może nie tyle czy biblioteka jest zrozumiała, tylko czy sam ten kod zrozumiały. Mamy interfejs, mamy metodę, która ma nam zwrócić implementację tego interfejsu i mamy jakby klasę, która służy do konfiguracji tej biblioteki AutoMapper. Tutaj konfigurujemy, że chcemy zmapować jakby klasę User na UserDTO, Driver na DriverDTO, czyli jakby dostarczamy konfigurację do naszego mapera w postaci wyrażenia lambda. I na samym końcu wyrobimy metodę Create Mapper, która na podstawie tej konfiguracji po prostu tworzy nam taki interfejs iMapper. Więc tutaj zwracamy. Kod zrozumiały, a jak to będzie działało, to zobaczymy. <grym> ok. No więc tak, żeby zobaczyć, jak to działa, to teraz zróbmy sobie e, naszej infrastrukturze, naszym powiedzmy, user serwisie. Możemy sobie tego mapera tutaj wczyknąć ładnie. Czyli na przykład tutaj. Mapper mapper przypiszmy go sobie tutaj o, using oczywiście przypiszmy go sobie tutaj powyżej do pola czyli to będzie pole private only imapper mapper e, mapper przypisujemy naszą zmienną tutaj no i co możemy zrobić teraz możemy albowiem tego się zupełnie pozbyć i zapisać coś takiego return mapper map zmapuj użytkownika na user dto Przekaż mu, jako widzimy jako argument, nasze źródło, czyli naszego usera, ponieważ mapujemy usera na user DTO, zatem musimy przekazać obiekt, który jest komikiem, ponieważ mapujemy z klasy A na B, więc oczywistym jest, że, że musimy przekazać oczywiście ten obiekt, z którego mapujemy, czyli mapujemy usera na user.dto, więc musimy przekazać na wejście usera, tak? bo inaczej by to nie miało sensu. Zatem Ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to w naszym API, przejdźmy sobie teraz do API, sobie zrobię tutaj osobną, osobny widok, wejdziemy do naszego API, zrobimy również dotendrystore'a, aby zainstalować do w API automapera, uruchamiamy, mamy zainstalowaną paczkę i następnie tutaj w naszym API, w naszym startupie, musimy sobie wstrzyknąć ten interfejs i w tym przypadku chcę mieć już singletona, ponieważ ad singleton, Ponieważ to mieć naprawdę jedną instancję mapera z, z pojedynczą konfiguracją w całej aplikacji. Nie ma sensu za każdym razem inicjalizować konfiguracji. Więc jak najbardziej tutaj singleton wystarcza, tak? czyli raz tworzona instancja, która jest jakby wspólna. jedna jakby... instancja, która jest wspólna z całej aplikacji, która służy łącznie z całą aplikacją, nie jest nigdy usuwana. Zatem chcemy sobie dać singleton i to będzie AutoMapperConfig.Initialize Initialize, czyli klasa automapper Initialize i w tym momencie stworzyliśmy sobie singleton. Więc za każdym razem, gdy nasza aplikacja zobaczy IMapera, no to sobie wstrzyknie po prostu dokładnie to, co zdefiniowaliśmy tutaj. Zatem uruchommy sobie teraz nasze API. Piszmy dotnet run. Nasze API teraz się ładnie odpali. OK, działa, więc możemy sobie tutaj przejść do localhost 5000 do naszych users, pobrać usera i jak widzimy dostajemy usera, ten sam obiekt co poprzednio z tą różnicą, że mamy załatwione mapowanie magiczny sposób za pomocą biblioteki. Więc jak teraz będziesz sobie jakieś kolejne mapowania to wystarczy, że po prostu tutaj w automaperze sobie podasz kolejne konfiguracje i będziesz musiał niczego z palca przepisywać. Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że na przykład mając powiedzmy, dożymy, że mamy tutaj pole WHIK-u, a powiedzmy w naszym driver driver.dtosie Mieć być nazwane pole powiedzmy nie wiem małwichaiku dla przykładu i oczywiście domyślnie pola muszą mieć identyczne nazwy prawda ale to co możemy zrobić to na przykład w naszej konfiguracji przekazać dużo bardziej rozbudowane jakby właściwości które możemy powiedzieć że kropka for member czyli dla propertisa o nazwie wichajku małwichaiku mapuj tego propertisa z map from M map from z propertiesa, który się nazywa Vehicle. I na przykład w taki sposób możemy sobie deklarować, że jeżeli mamy jakieś properties o jakiejś niestandardowej nazwie, na przykład możemy go zmapować z odpowiedniego propertiesa albo na przykład możemy składać domyślną wartość, i tak dalej, i tak dalej. Więc Automapper pozwala również na dużo bardziej zaawansowane konfiguracje, ale w takim najprostszym przykładzie, że po prostu mapujemy sobie jeden do jeden w sensie nazwa do nazwy. To wystarczy wpisać tylko to, co mamy tutaj. Powyżej i nic więcej. Um, dobra, więc przywróćmy ten nasz wichajku z powrotem do tej samej nazwy, czyli naszym driverze. Tutaj. Nie, to był nasz driver e, DTO. DTO, OK. Dobra. Um, no i teraz kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć, więc to była taka pierwsza kwestia z tą biblioteką. Kolejna kwestia jest taka, że Oczywiście mamy już możliwość pobierania, ale chcemy mieć również możliwość na przykład stworzenia nowej danej. Więc załóżmy, że chcielibyśmy sobie stworzyć powiedzmy nowego użytkownika, więc musimy posiadać jakieś wejście w naszym API, jakąś ścieżkę, która nam pozwoli się zrobić. Ogólnie w API typowych HTTP RESTowych mamy kilka operacji HTTP, mamy getta do pobierania, posta do tworzenia zasobów, PUTa do aktualizacji data do usuwania, mamy również patcha do częściowych aktualizacji, przy czym najczęściej, ja najczęściej używam po prostu puta, rzadko używam, w sumie nigdy nie używam patcha. Więc chcemy sobie stworzyć powiedzmy nowego użytkownika, zatem chcemy mieć wywołanie do metody http post, czyli będzie atrybut http post. Chcemy mieć domyślną ścieżkę slash users, ponieważ jakby wywołamy żądanie do kolekcji users, gdzie przekażemy pewne dane do stworzenia konta użytkownika. Mogłoby być to w teorii, na przykład metoda o nazwie Register bądź Create, ale tak naprawdę konwencja jest taka, że jak mamy nazwę jakiejś kolekcji, na ok. slash users bądź slash items, zostawiamy po prostu taką ścieżkę, jakby przedstawiającą naszą kolekcję i do niej robimy wywołanie typu HTTP POST, aby stworzyć nowy zasób. Taki jest raczej identyfikator do tworzenia nowego zasobu. Więc tutaj będziemy mieli operację typu POST. Powiedzmy, że tu będzie na razie dla uproszczenia Voidem. No i w tym miejscu chcielibyśmy sobie wywołać nasz User Service. Kropka, powiedzmy, register i przekazać z niego e-mail, username oraz password. No i jak to możemy zrobić? Moglibyśmy oczywiście tutaj przekazać trzy parametry, ale to nie jest najlepszy sposób. To, co chcemy zrobić, to stworzyć sobie specjalizowaną klasę, która te parametry będzie trzymała i następnie ona się tutaj, jak się mówi, odpowiednio zbinduje, czyli były ustalone jej przypisane dane, które sobie tutaj przekażemy. Podejścia są różne. Na przykład, można stworzyć, nie wiem, można założyć, że to jest user DTO, że przekazujemy tutaj user DTO i sobie mapujemy. Ja osobiście preferuję inne podejście. Albo byłby to jakiś obiekt typu create bądź register user DTO, ale ja wolę jeszcze inną rzecz. I wolę tak naprawdę sobie stworzyć jakąś komendę, która będzie taką operację reprezentowała. Ponieważ mając takie komendy w naszym systemie, możemy je później łatwo przenieść na inne bardzo ciekawe wzorce projektowe. Więc stworzymy sobie teraz nową, nowy folder o nazwie comments i sobie dodajemy tutaj nową komendę. Powiedzmy od razu, że stworzymy sobie podfolder, aby mieć tylko komendy dotyczące do naszych użytkowników, żeby potem nie było tutaj bajzu, mając powiedzmy 100 różnych komend. Niech to będzie komenda na nazwie create user. Od razu sobie możemy stworzyć interfejsik iCommand. Póki co to będzie tak zwany marker interface, który nie posiada w sobie nic konkretnego, ale po prostu mówi nam, że e, mamy jakąś komendę i wszystko, co implementuje ten interfejs, jest po prostu komendą. I często takie konstrukcje, takich interfejsów pustych się, implement, się używa. To jest tak zwany jak wspomniałem marker interface, czyli tylko coś, co nam zaznacza, że pewna klasa reprezentuje jakby pewien interfejs, ale sama w sobie. Interfejs sam w sobie nie musi niczego posiadać, on tylko jest pewnego rodzaju takim znacznikiem. Zatem mamy komendę create user, więc ona posiada te trzy nasze właściwości, czyli nasz e-mail. Tutaj będą oczywiście publiczne gettery i settery, ponieważ chcemy tutaj być w stanie przypisać dowolne dane, czyli będziemy mieli nasz e-mail, nasze hasło oraz nasz username. I co chcemy zrobić dalej, to wziąć tę komendę wrzucić ją sobie tutaj do naszego kontrolera na wejście tutaj. I powiedzmy niech to się nazywa tam request bądź comment. Możecie to nazwać dowolnie. Oczywiście odpowiedni using. I tutaj chcemy sobie przypisać request.email, request.username, request.password. I ostatnia rzecz, którą musimy zrobić. Musimy tutaj dodać tak zwany atrybut, który się nazywa from body. On jest wymagany do tego, aby framework ASP.NET Core wiedział, że musi jakby przypisować Żądanie HTTP, które myślemy w postaci obiektu JSONowego, dokładnie do tych danych. Bez tego atrybutu on nie będzie wiedział, jak sobie poradzić z serializacją. No dla mnie to jest troszkę pewnego rodzaju ułomność i być może da się to ustawić jakoś automatycznie w frameworku, ale nie jestem pewien, jak w innych frameworkach działa to, że tak powiem, od kopa. No, ale tutaj musimy o tym atrybucie pamiętać. No i teraz, co możemy zrobić? Dajmy sobie tutaj debugger, żeby zobaczyć, co się stanie. Ja tutaj przygotowałem już dwa piki na poziomie naszej całej solucji, odpowiadające za debugowanie. Czyli, żeby można było po prostu sobie odpalić debugger i tutaj wejść do tego miejsca. Zatem, uruchommy sobie teraz nasz, nasz, nasz tryb debugowania w taki sposób. Czyli, zobaczmy jeszcze, czy nasza metoda register faktycznie działała. Chyba działała. Ale teraz nie jestem pewny. Dobra, działa. Czyli tu będzie dajmy jeszcze tutaj breakpointa, tutaj breakpointa jest OK. Tu musimy jeszcze wyrównać klasę. OK, coś takiego. Dobra. Patryk, jesteś ze mną? Jesteś. Jest dobra. Jestem, tak. No więc teraz tak. Odpalmy sobie naszą. Trzymasz, ja odpalmy sobie teraz naszą aplikację. Ona się tutaj jak widać uruchamia. Zaraz się uruchomi tryb debugowania. Odpaliła się debug konsola, aplikacja działa. No i możemy sobie teraz wykonać żądanie HTTP do naszej aplikacji. Są różne możliwości do wykonania takiego żądania, jest na przykład aplikacja, która się nazywa Postman, jest na przykład aplikacja na Windowsa bardzo fajna, która się nazywa Postman jest jako wtyczka do Chroma, również jako aplikacja na desktop można sobie zainstalować, czyli postman.getpostman.com. Tak, jest na mamy. przykład na Windowsa Fiddler, Bardzo fajna aplikacja do takich zapytań, ale oczywiście jest też w systemach np. Nixowych, czyli Linux, Mac, poczciwy curl służący do wykonania zapytań. No i będziemy tacy prosimy sobie zapytanie curlem. Więc jak ja chciałbym sobie teraz zapytać curl i zrobić getter, na przykład pobrać uczkownika w adresie e-mail, to miałbym localhost5000 slash user slash powiedzmy user1 e Tutaj bym dostał odpowiedzi oczywiście użytkownika. No ale zróbmy sobie żądanie POST. Czyli tak, podajemy nasz adres, czy jak wspomniałem będzie //users. Bez znaczenia czy podamy na końcu slasha czy nie. Następnie mówimy, że wykonaj operację POST, czyli HTTP POST, ponieważ chcemy stworzyć nowy zasób, a operacja HTTP POST odpowiada za tworzenie nowych zasobów. Nowych, no, nowych zasobów po prostu. I następnie co chcemy przekazać dalej? Chcemy przekazać nagłówkę HTTP. Nagłówki HTTP służą do wielu rzeczy, na przykład mówimy, jaki typ danych przekazujemy, jaki typ danych spodziewamy się z powrotem, na przykład, czy to będzie XML, JSON, czy na przykład PIX SV, czy plik graficzny, czy PDF, i tak dalej. Możemy na przykład przekazać dane dotyczące cachowania, nagłówki, uwierzytelniania i masę innych rzeczy. Do tego służą przede wszystkim nagłówki HTTP, aby przekazywać tak zwane dodatkowe jakby metadane, aby poinformować serwer, to, co my chcemy uzyskać oraz serwer w odpowiedzi zwrotnej również wysyła nam swoje nagłówki HTTP, aby jakby poinformować nam o tym, o tym co się stało. I na przykład, że zasób można pobrać z jakiegoś URL-a, że na przykład zasób jest zapisany w cache'u, bądź że zasób nie istnieje i tak dalej. To, co chcemy tutaj podać, to chcemy podać nagłówek, który się nazywa content-type i nagłówek ten mówi nam o tym, że my wyślemy teraz do serwera dane w postaci po prostu obiektu typu JSON, czyli JavaScript Object Notation. A z tego co wiem, Patryk, ty JSON-a znasz dobrze. To jest dość prosty zapis i bardzo popularny. No dobrze, to znaczy, nie. To w filozofii no, nie ma, po prostu nie zapis takich obiektów JavaScriptowych. Bardzo prosty, ale bardzo uniwersalny. Chyba najpopularniejszy zapis takich obiektów przesyłanych w sieci po prostu na świecie. Więc wysyłamy na głowę HTTP mówiący o tym, jaki typ zasobu wysyłamy, znaczy jaki, jakie dane to będą, czy znaczy, to będzie JSON i następnie wysyłamy dane, czyli mówimy, że będziemy mieć jakieś dane, więc sobie teraz definiujemy tak, będzie nasz e-mail, powiedzmy e, będzie nasz e-mail, tutaj będzie dwukropek, jakiś tam powiedzmy user10, tak, następnie będzie nasze hasło, czyli nasze hasło będzie jakiś secret i następnie będzie nasz username, czyli nasz user10. Kończymy nasze wywołanie, enter i jak widzimy, dostajemy teraz Tutaj wejście na breakpointa I widzimy, te dane ładnie się zbindowały. Czyli mamy komendę i mamy przypisane dane. Przejdźmy sobie teraz dalej. Wchodzimy tutaj do naszego user serwisu. Przechodzimy dalej. F10. Oj, co się tutaj wysypało ładnie. Zobaczmy co. Sequence Container matching Element. Aha, widzimy od razu błąd. Okazuje się, że nasze repozytorium ma metodę get, która próbuje pobrać użytkownika. Natomiast ta metoda nie powinna być single, tylko powinna być single or default. Czyli powinna zwrócić. Nula, jeżeli uczkowi nie istnieje, więc w takim razie odpalmy sobie naszą aplikację jeszcze raz. Czyli jeszcze raz wuję naszego posta F5F10. User jest nulem, ponieważ nie jest adresu e-mail, więc ta walidacja nam przychodzi. Tworzymy sobie nowe zabezpieczenie naszego hasła, niby hasła. Tworzymy nowego usera dla podanych danych. Dodajmy go do repozytorium. Przechodzimy dalej. Dłusajmy 200, czyli domyślna odpowiedź informująca, że jest OK. O status schodach sobie jeszcze opowiemy, bo to jest również bardzo ważna rzecz związana z definiowaniem API HTTP poza m.in. headerami. No i teraz mamy naszego użytkownika, więc spróbujmy go sobie pobrać. Czyli spróbujmy sobie wejść http Localhost 5000 slash user slash user 10 mopa i jak widzimy, nasz ulczkownik został stworzony. Czyli stworzyliśmy sobie teraz operację HTTP POST opartą właśnie na metodzie HTTP POST, która nam ładnie zarejestrowała nowego ulczkownika w naszym systemie, dokładnie w taki sposób. Patryk, coś niezrozumiałego było w tym całym ciągu od stworzenia komendy aż przez wywołanie tej jakby metody register w, tym, w tej akcji nazwanej POSTEM? wiesz co, mnie ciekawe, jak masz HT post i masz nawias i masz dwie. Czy masz cudzysłów, mm -hmm. tak? To dlaczego nie, nie daliśmy tego slasha users? Wiesz co, tutaj ty masz tego znaczenia, co dasz. Tak naprawdę tutaj równie dobrze można zrobić tyle. I nie trzeba podawać niczego. I to będzie OK. Bo chodzi o to, że users jest brane z tego. Popatrz. Tutaj podajemy taki jakby znacznik, mówimy, że kontroler w tych nawiasach i wtedy. Wiadomo, że to jest tak. To jest, on wie, że to jest slash users. On będzie sobie tą nazwę i wie, że to jest slash users. Jak tutaj byśmy tego Dobra. nie podali, to musielibyśmy podać tutaj po prostu slash users, e, wiesz, już sami z palca. A on wie, że to jest users po prostu z tego, z, dzięki temu zapisowi. Dobra. Okay, Więc to jest to. I ostatnia rzecz na dzisiaj, aby nie przedłużać i aby nie wprowadzać zbyt dużego zamieszania, jest taka, że to co jest do zrobienia też dla ciebie, Patryk, to po prostu wszystkie te nasze. Czy to będzie, czy to będą serwisy? Czy to, będzie, czy to będą gety oraz register, czy to będzie user repository, aby wszystkie te operacje zapisać sobie w postaci asynchronicznej, ponieważ docelowo, jak potem podłączymy się na bazę danych, to wszystkie te operacje będą wykonywane w sposób asynchroniczny. Czyli tutaj wszędzie już możemy sobie użyć naszego task'a, który będzie nam definiował, że coś jest zwrócone w przyszłości, czyli tak jak ten nasz promise w JavaScriptie. Czyli tutaj wszystko będzie po prostu naszym taskiem. Tu będzie do pobierania task od typu user, user, i enable user. Dodawanie, usuwanie aktualizacja również będą taskami, które oczywiście nic nie zwracają. Zatem to jest pierwsza zmiana. Kolejna zmiana jest taka, że łącz. Tak? Przepraszam, chwilę. Te taski, tak, te asynchroniczność wprowadzamy już na poziomie Kora, tak? Już na poziomie nie, na nie, nie wie, nie ma nic wspólnego z A, przepraszam, tak, tak, tutaj już wprowadzamy, bo Korn ma definicję interfejsów. Tak, w więc korzyści. tutaj już wprowadzamy. Dokładnie tak. Dobra. tak. Dobra. Czyli tutaj kolejna rzecz jest taka, że jak mamy asynki, to przynajmniej na ten moment, jaka konwencja, też się do końca zgadzam, bo już ona ma swoje lata i według mnie powinna zostać zniwelowana. Ale jak mamy taski, mamy asynchroniczne metody. dodajemy tutaj na koniec dopisek async, czyli będzie po prostu async, 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 to wszędzie będzie async. Więc dajmy znać, jakby konsumentowi naszego API, że coś jest asynchroniczne, chociaż, no, według mnie to jest niepotrzebne, ale okej, okay. taka jest konwencja, więc możemy jej trzymać. Do drivera sobie to zrobisz sam. Więc zatem, nasze user repository tutaj idąc dalej, e, będzie również miało wszędzie asynki. Czyli to będą asynki, asynki, asynki. Jeszcze tutaj asynk, to tu będą wszędzie oczywiście taski. Tu, 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 a nie proszę, tu, 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 tu będzie task, to sobie dajmy poniżej. OK. E, tutaj sobie oczywiście musimy, co my tu mamy? Add asynk. Aha, tu muszą być oczywiście krzywa Async, które mówią, że to jest operacja synchroniczna przed naszym taskiem. Tutaj będzie również async, również async, również async. I oczywiście task od user w tych miejscach, tu, i tu. I tutaj ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić, znaczy w teorii to już by wystarczyło. Co tutaj jeszcze potrzebuję mieć Get async, Aha, tutaj skład. Teorii to jest wszystko, ale jak widzimy, tutaj nam jest podkreślenie, że ta metoda niby jest asynchroniczna, ale w sumie nie jest, bo tak naprawdę zwraca coś z pamięci i nie wywołuje żadnej operacji asynchronicznej. Oczywiście to nie będzie synchroniczne tak naprawdę, ponieważ mamy pobranie zasobów z pamięci, więc tutaj nie mamy o asynchroniczności, bo to nie jest na przykład zapytanie do baz danych bądź do zewnętrznego api, ale aby się pozbyć tego błędu, bo jak sobie teraz spróbujemy skompilować to samo takie żółte warningi, możemy zrobić tak, jakby to e, takiego haksap, nazwijmy to. Możemy zrobić await'a tutaj, czyli asynchronous wait i włać operację task co, e, from result, czyli to jakby mówimy, że to jest niby asynchroniczne, a robimy to tylko po to, aby nam tutaj nasza, nasz kompilator nie pokazywał nigdzie warningów, czyli możemy zrobić tutaj tak, tak opakować to w taki obiekcik, który niby zwraca nam taska, niby jest operacją asynchroniczną, chociaż rzeczywiście nie jest. I analogicznie tutaj w Add Async, Remove i w Update Async robimy sobie Await, tym razem Task, Completed Task, czyli takie puste wykonane zadanie. I to jest naprawdę wszystko, aby się pozbyć tych warningów. Tutaj mamy oczywiście Get Async, więc musimy sobie zrobić Get Async oraz zrobić Awaita. I ostatnia rzecz to jest nasz User Service, czyli tutaj również będziemy mieli Taska. W taki sposób będzie Get Async oraz e, Register będzie Taskiem. Będzie register async i w definicji naszego user'a serwisu, naszej znaczy implementacji również będzie task. tu będzie również task w taki sposób, tak. Register async, get async. To będzie też również async. Tutaj będzie async. Tu będzie get async. Tutaj będzie get async. Tu będzie oczywiście await, ponieważ jest operacja synchroniczna. Tak, przywdychając oko, tu będzie również Ad async, tu będzie również await, ponieważ jest operacja synchroniczna. I na samym końcu, w naszym API, czyli w naszym user controllerze, controller również tu będzie async, czyli tu będzie async task, i będziemy mieli tutaj await, await. Tutaj możemy sobie to na razie uprościć do takiego zapisu. Potem sobie troszczymy jeszcze o status code i inne ciekawe rzeczy. Czyli zróbmy tak. Tutaj mamy get async. To będzie również task. Async, task. Await. RegisterAsync. Tu możemy sobie stąd usunąć, jest niepotrzebne. Zbudujmy naszą aplikację. I jak widzimy, wszystko się ładnie zbudowało i wszystko działa po staremu. I tym akcentem chciałbym ten odcinek zakończyć z strony technicznej, czyli zrobiliśmy sobie, poprawiliśmy kilka rzeczy na start po patryka. Następnie daliśmy auto do mapowania naszych DTOs w ładny sposób, taki kontrolowany, magiczny sposób. Następnie co my zrobiliśmy dalej? Daliśmy naszego posta, aby tworzyć nowe konto użytkownika, czyli użyliśmy operacji http Post. I na samym końcu zdefiniowaliśmy sobie operacje synchroniczne, ponieważ w przyszłości będziemy używać asynku wszędzie. Zatem lepiej to zrobić już teraz na starcie. I to jest wszystko na ten temat. I teraz Patyk, myślę, że na koniec standardowo jakieś luźne tematy. Więc yy, masz coś na myśli? Yy, tak, mamy ten temacik ostatnio. Ciekawy. Tego tam śledzę i otrzymuję wiadomości dużo osób nas ogląda takich, co by chcieli zacząć programować, co zaczęli dopiero. Raczej są to nowicjusze, że yy. tak powiem. No i często temat, który też się, o który zahaczyłem, to są rekrutacje, ale nie takie rekrutacje w sensie sam proces rekrutacji, tylko już my dojdziemy do jakiegoś takiego etapu. Dużo osób z mojego kursu tam z tymi rozmawiałem, mówi, że chodzi o jakieś tam etapów, no i przychodzą takie zadania. O ile ja się spotkałem z zadaniami takimi typowo, wiesz, tworzenie jakiegoś aplikacji, tak, od mm -hmm. A do B, y to jest spoko według mnie, tak się też spotkałem z takimi ciekawymi testami które niekoniecznie przygotowują rekruterzy, a które przygotowują jakieś tam zewnętrzne serwisy, są takie, no pewnie kojarzysz, tak? Są tak, testy, tak, testy dla takie jest zautomatyzowane, że podaje kod, on coś kompiluje, wypluwa wyniki i tak dalej. O coś takiego chodzi? Tak, 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 takiego. No i ostatnio na taki, na taki test się nadziałem, że tak powiem, odpaliłem go na totalnym luzie, go po prostu, że tak powiem, były cztery zadania. Dwa były, że tak powiem, fajne, ale dwa były kompletnie oderwane od rzeczywistości. W ogóle chyba nie wiem, czy miały coś wspólnego z pracą, którą bym wykonywał. Po prostu można by to było zrobić na 100 razy łatwiejszy sposób, niż tam takie się bawienie mm. w takie coś. Ale tam chodzi o znajdowanie, wiesz tam, diwów w, w domie i tak dalej. Po prostu, no, wystarczy przecież nazwać to klasą, nie? Ale to już nie będę na tym się rozwodził. Ale to są jeszcze o takich testach, no bo według mnie po, mo po moim przeżyciach jakoś, tak że powiem. No ciężko, że tak powiem. Według mnie bardziej wykazują się wiedzą jak masz coś, jakieś zadanie takie typowo programistyczne. No ja powiem tak, że ja akurat sobie miałem zwyczajności na szczęście, ale wiem, że sporo osób przez to przechodziło. No i dla mnie to jest takie podejście do kandydata na zasadzie no weź sobie coś zrób, w sumie tak naprawdę nas to nie interesuje w jaki sposób ty myślisz, tylko nas interesuje wynik tego, wynik to co ty zrobiłeś, czy to jest dobre. Dla mnie takie podejście to jest trochę tak jak, nie wiem, w jakiejś fabryce, tak jakbyśmy zrobili taki przesiew, taki zupełnie zautomatyzowany i zupełnie interesowałoby nas co to jest najważniejsze, czy naprawdę w jak, jaka dana osoba jest, w jaki sposób się komunikuje i w jaki sposób myśli. Dla mnie takie, takie testy w ogóle nie mają sensu. Rozumiem, że one mogą mieć sens w jakichś, nie wiem, korporacjach, gdzie na przykład jest masa kandydatów w jakieś stanowisko, bo jest jakaś, nie wiem, super firma, wszyscy chcą tam pracować, no więc taki test może być jakimś takim wstępnym przesiewem. Ale poza tym, ja mam z tym raczej negatywne skojarzenia i mówię, jedynie w przypadku dużych firm, gdzie chcą sobie jakiś sposób zrobić na start przesiew, to to jest ok, powiedzmy, ale poza tym, to ja, jakbym dostał taką ofertę, żeby zrobić jakiś taki test, po prostu taki nieodmacowany, to po prostu bym to olał. Bo po pierwsze, jak ktoś chce, to nie wiem, może to zrobić za niego kolega, co to w ogóle jest za filozofia. Nawet jak to zrobisz sami, zrobisz dobrze, no to i tak nie wiesz w sumie, czasem dostaniesz feedback. Że okej, okay, czasem dostaniesz feedback, że w sumie cię nie chcemy i nie wiesz że końca, co się stało i dlaczego tak się stało. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o rekrutację, to musisz po prostu zawsze rozmowa, spotkanie na miejscu, najlepiej jak to jest na przykład, albo jakiś, tak jak miałeś ty, na przykład ostatnio jakiś projekt do zrobienia fajny, własny w domu, żeby coś faktycznie zrobić, przygotować, tak, tak. albo przychodzisz do firmy i robisz coś na miejscu. Można te algorytmy na tablicy rozwiązywać czy cokolwiek, ale żeby to było po prostu w kontakcie z drugą osobą, aby pokazać im jak ty myślisz. Jak ty dochodzisz do problemów, ewentualnie jak, jak próbujesz znaleźć rozwiązanie na ten problem, a nie po prostu coś gdzieś sobie zaklepać, wysłać, dostać wynik, tak, nie i dalej. Kolejny kandydat, nie? Ja, ja powiem z, z ciekawości, że po prostu te testy, tam są coś takiego jak próbne testy, no i że tak powiem, jeżeli bym chciał do tego podejść jakoś fajnie, to on po prostu te próbne testy sobie rozwiązał i, i po prostu te główne testy były po prostu to samo, co próbne, tylko jakieś tam inne, wiesz, no po prostu tam mm -hmm. niuanse, tak? za naprawdę takie testy przejdą osoby, które te testy no, robią, tak? Też tam y, liczył się czas, z tego, tak. tego że czas, w którym zrobisz jak najszybciej, no że dobrze myślisz. No ale naprawdę ktoś to, no, jest super programistą, ale no, nie rozwiązuje tych testów na co dzień, bo po co mu takie coś, tak? No się musi zastanowić, nie wiem, nie jest no tak, tak. do tej konsoli, y, no i ma problemy, tak? A ktoś, kto te testy robi często, no to nie będzie problemów. A zresztą po drugie, y, odpowiedzi tak. w naciekawiu. Jest na taka książka, powiedzieć. jest kilka Więc. edycji, nazywa Cracking the Coding Interview. I to jest ogólnie książka zawierająca jakieś setki pytań dotyczących takich najpiękniejszych pytań do jakichś takich większych firm, jakichś Google, Amazon, Microsoft, dotyczących różnego rodzaju algorytmów, które tam się rozwiązuje i tak dalej. Więc dużo osób też na przykład kupuje sobie taką książkę, zakuwa te pytania, na przykład nie zawsze do końca zrozumieniem, no i potem, wierzy, że na interwiu że ma zakrypać kilka algorytmów na tablicy, no to wali z pamięci, bo to zakuło, nie? No, no dla mnie, no jak ktoś tak lubi, no to spoko, dla mnie coś takiego nie ma zupełnie sensu, bo to dużo nie sprawdza, no ale niektórzy mają takie podejście, niektóre firmy tak tak działają, no nie mnie to oceniać, prawda? No ja mam raczej negatywne podejście ja do się... czegoś takiego, także... Mm, ja sobie, ja sobie się pochwalę, dostałem mm, tam od dwóch firm odpowiedź, yy, czy dostałem od wie... więcej firm odpowiedź, ale takie dwie mnie bardzo zainteresowały yy, i od, od obydwóch, yy, że tak powiem, filmy wysłały mi po prostu takie z życia wzięte, typowy yy, do rozwiązania problem, jakąś aplikację do napisania od A do Z, no. nie? I to, to jest, jest super. super, tak? tylko możesz oczywiście... Się wykazać, no. możesz, się z... możesz się zastanowić, Wykazać wiedzą, jakąś indywidualnym podejściem, tak? Tak. To jest fajne. A takie tam pod presją czasu. Dokładnie takie coś takiego, no, albo właśnie przychodzisz do firmy i ewentualnie siadasz godzinę z jakimś seniorem i sobie coś klepiecie razem, to coś jakiego ma sens, to jest najbardziej wartościowe. A całe jakieś zautomacowane testy to w ogóle niczego nie, tak dla mnie nie sprawdza. Niczego. Bo może to zrobić tak, ktoś tak, za ciebie i co z tego? No, nic. Albo na no. nacisz znajdziesz odpowiedzi, no wtedy na tak, że, na są Tym bardziej. To, to nic mi nie świadczy tak, dla mnie, tak, więc. Nie ma sensu, ale. Więc się nie poddawać tak. i do przodu, dla tych, co, co, co takie testy wykluczyło, tak. bo sporo osób się do no mnie się też żaliło, że im się nie udało. wszystkie Koko... testy, tam w jakichś etapach od Coco jumbo i do przodu. Tak, 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 dokładnie. Dobra. Um, tu myślę, że taki temacik luźny na koniec, dość szybki, ale, no wiem, takimi testami się nie zdrażać, więc jak chcecie, to albo zakowajcie i róbcie do upadłego, albo po prostu szukajcie lepszej, fajniejszej pracy, gdzie Was traktują jak człowieka, a nie jak jakieś kolejne przeróbstwo w fabryce, żeby tylko Was przetestować w zautomatyzowany sposób, bo to Was ma pisać, że Was, że was nie kodu. chcą, bo, bo coś tam. Bo mieliście gorszy czas od osoby X i w sumie nie nadajecie się tej pracy. Nie? No, klepacze no, kodu, nie? Tak <taki> tak zwani. Także myślę, że tyle. no Patryk sobie będzie powoli nadrabiał, dlatego nie chciałem poruszać zbyt wielu tematów nowych, tylko takie bardziej przydatne, które nie wymagają zbyt wielu zmian. No, i za tydzień będziemy sobie coś dalej dubać. I co, w takim razie? No, no uwierzcie mi, że i tak tego po prostu masz. No jest, tak, jest, właśnie na początku. Weszło po prostu materiału, że powiem, z teoria, tak tam przykład jakieś interfejsy, sobie robisz, 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 a nagle tutaj masz połączenie 10 rzeczy naraz, tak? jakieś tam typy generyczne, jakieś rzeczy, delegaty, lambdy, linku, tak. tak, i po prostu wszystko się jak? miesza, tak, i jest masakra. To tak. pierwsze, pierwsze wrażenie jest a bardzo ciężkie. Potem ale. Nie ma, nie no nie ma lekko, jak to się mówi, potem już będzie dobrze. Trzeba za, przebrać no, tak jest, przez z Dobra, to w takim razie, standardowo, do zobaczenia, do uduszenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Do zobaczenia. Hej, cześć.